Zemsta jest słodka. A ponieważ to muffinka, dzisiaj czuję się gorzej. Na jej niekorzyść, ale przynajmniej teraz masz szansę, żeby to właśnie Kitek się nią zaopiekował i usługiwał jej przez cały dzień. Tak jak w poprzednim filmie, który wysiedlałam się tutaj. Ona musiała Kitkowi. Tak więc zaczynamy! Ojeju, ale mam zakatarzony nos, powiem wam, tak się strasznie zaraziłam od Kitka. Ale Kitek sobie właśnie teraz poszedł po zakupy i ja będę teraz w sumie wysyłać go po wszystko. I teraz się wreszcie mój czas zwróci, bo wczoraj ja usługiwałam mu cały dzień. I on był tak strasznie marudny, że po prostu się go już słuchać nie dało i nie byłam w stanie mu nawet zebrać herbaty. Teraz ja będę kawać. Kitek, jesteś już? Wróciłeś? Muffinka! Tu jestem na górze. Oglądam sobie, właśnie Kitek Muffina Art. No, co tam? Słuchaj, Kitek, bo... Muffinka, jak się czujesz? Powiem ci, Kitek, że słabo się czuję, bo wszystko mnie boli, łącznie z paznokciem. Strasznie, o wiele gorzej niż ty wczoraj. Ty patrz się chociaż na mnie, naprawdę musi być bardzo źle, Nie. Słuchaj, Kitek, bo ja chcę herbatkę, taką zimową, którą wtedy ty ode mnie chciałeś. To teraz moja kolej. Zrobiłaś. Wiesz co, dobra, ja mam pomysł, co zrobić, bo ty jesteś bardzo poradna. Dobrze, tak, tylko taką dużą herbatkę. Dobra, to ja mam bardzo dobry pomysł. Dobra, tylko duża, niech będzie. Z cytrynką i miodem poproszę, pamiętaj o miodzie. Jakie to będzie proste, teraz Kitek cały czas... Będzie się mną zajmował, Stasik, normalnie. No to czekajcie, przełączę sobie... O nie, pilot. Kitek, podaj mi pilot! Kitek, gdzie on pobiegł? No przecież pilot tam leży. Kitek, gdzie ty jesteś? Halo? Dusia chyba po niego wstać. Halo, o, Kitek, chodź, przyniesiesz mi, podasz mi... Co ty masz? Co ty masz na sobie? Muffinka, pakuj się, idziesz do szpitala! Jak do szpitala? Nie. Idziesz do szpitala, powiedziałeś, że jesteś bardzo chora. Wszyscy się zebrali, tutaj mam lekarza, pielęgniarkę. Ja się aż w kombinezon ubrałem, żebyś mnie nie zaraziła. No chyba cię pogięło. Słuchajcie, przede wszystkim to się nazywa jak to, no żeby zapobiegać, tak, zapobiegać. Ja już nie zachoruję, ja już byłem chory, mi wystarczy. Dobra, pakuj się, masz dosłownie minutę i idziemy do szpitala. Nie zbliżaj się do mnie. Nie no, poczekaj, bo ja, nie, ja już, wiesz, to poczułam się lepiej. Tak, znacznie lepiej się poczułam. Myślisz, że ja się teraz nabiorę, pakuj się. No nie, no, w tej chwili. No, ale gdzie? A zrobisz mi tą herbatkę? Tak, w szpitalu już. No nie, ja nie chcę, naprawdę. Odsuńcie się ode mnie. Muffinka. Nie. Odsuńcie się ode mnie. Nie, nie chcę, posuń, nie dotykaj mnie, fuj. Nie dotykaj moich uszu, miau. Nie, to nie ten kanał. Idę dalej. Muffinka, widzisz, jest to bardzo źle, widzisz, bardzo źle. Słuchaj, poddaj się w tym momencie, pakuj się i idziemy. Czemu on ma igłę w ręce? Nie, no dobra, ale ja szybko wyjdę stamtąd, zrobisz mi tam herbatkę? Nie po to budowaliśmy tutaj nowy ośrodek. Ośrodek? A będzie tam herbatka? Będzie herbatka, proszę. No to prowadź. Już mam wszystko spakowane, prowadź. Na 3000 łapek w górę zamieniam się w Muffinkę z Minecrafta. Odwzoruję Minecraft w prawdziwym życiu, tak więc kciuk do góry i lecimy dalej. Poczekaj, Kitek, nie tak szybko. Jak się, Muffinka, czujesz, dasz radę tam sama? Sądzę, że możesz mi mnie ponieść na barana. Co ty na to? No chodź. To jest jeszcze tylko kawałeczek. Jak się czujesz? Miałeś mnie na barana zabrać. No nie dam cię radę na barana. No ale przecież jestem chora. Chodź tu. Miałeś mi... Nie biegaj czasem tutaj po lodzie, bo się pochorujesz jeszcze bardziej. Dobrze, to jest tak, ale... No chodź. No idę. Bo tak w teraz pośrodek powstał. Okej. Tu jest nasz sklep. Fajnie tam było. Ej, wejdziemy do sklepu? Nie, do sklepu dzisiaj nie da. Czemu? Nie wolno do sklepu, Muffinka, jesteś chora. Tutaj klientów zaraz. Ja już się czuję lepiej. Jak wrócisz normalnie tutaj ze środka, to okej. O, nie, wiesz co, bo to takie za bardzo ma estetyczne, żebym chodź, tam poszła. Muffinka, nie wymyślaj teraz, bo zaraz zawołam pielęgniarkę. No dobra, już idę. A zrobisz mi tą herbatkę? Tak, zrobić. Bo już zmarzłam po drodze. Proszę, bo na miejsce zimno jest tutaj. No przecież. Idę, ja nie mogę. Kto tam stoi, Kitek? Kto to stoi? Dzień dobry. O, widzisz? Oni są straszni. Wyzdrowiał, już idzie do domu, widzisz? Tak szybko tutaj. A to nie jest doktor?
Nie, chyba nie. A ja myślałam, że to doktorek. O, dzień dobry, gdzie o matko, jaka kolejka? O, jak to kolejka? To nie, widzisz, to ja, patrz, to ja się lepiej poczuję, ja się lepiej poczuję w domu. Widzisz, skoro jest taka kolejka, to nie warto tracić czasu. Chodź do domu, chodź. Oj. Nie wymyślaj w tym momencie, słuchaj. Ja to załatwię, słuchaj. My byliśmy tu mieć już wcześniej wizytę ustaloną, tak więc ja idę tam do recepcjonisty i załatwię ci, żebyś jak najszybciej była przebadana. No dobra, no to dawaj. Dzień dobry, pan... Chodź za mną, tylko nie zmów się. Już, jasne. Nie dotykajcie mnie, bo jeszcze się gorzej pochoruję. Tędy? No proszę się odsunąć tutaj. O, widzę, że już to ja. Pani pielęgniarka. Dzień dobry. My byliśmy umówieni, była pani u nas w domu, tak jak pani pamięta. Widzisz, tak? Widzisz, nie ma miejsca, no to chodź, wracamy. Nie wymyślaj, nie wymyślaj, jest miejsce. Nie po to tutaj załatwiam, nie po to dzwoniłem z rana. Co to kitek tam? Czy będzie jedno miejsce? Kitek, będzie, tak? Kitek? Będzie? O, zobacz, nie ma głową, że co będzie. Co to jest tam w rogu? Co to jest? No tam! Taka jakaś latająca krewetka! No nie widzisz tej latającej krewetki! Nie, masz gorączkę, mówię! Nie mam gorączki, naprawdę tam jest latająca krewetka! Tak myślałem, słuchaj, chodź, szybko, idziemy cię położyć! Obok tej krewetki? Gdzie pani pielęgniarka odprowadzi? Nie tak szybko, moment! Już? A, to... odprowadzi nas spokojnie. Ale tam jest ta krewetka, ja się boję tej krewetki! Co? Nie ma tu żadnej krewetki! O nie, jest! Znaczy nie ma tu żadnej krewetki! Co to jest? To jest chyba jakiś zarazek, czy coś takiego. No już idę, przepraszam, już. Tu, tędy? Czemu to jest tyle łóżek? Robimy pijama party? Wow, i nawet girlandy są. Jeśli lubicie pijama party, koniecznie napiszcie w komentarzu ciastko. Dobra, Mufika, słuchaj. No? To jest twoje łóżko, tak? Tu? A będziemy się wymieniać, będziemy skakać po łóżkach i robić bitwę na poduszkę? Ja idę do domu, to ty tu zostajesz. Co? Ale miałyśmy zrobić herbatki. Znaczy, zrobimy ci herbatki, tu pani się tobą wszyscy zajmą. Tak? I będą herbatki, będą przekąski. Ej, to trzeba zaprosić tutaj jeszcze kogoś. Patrz, proszę bardzo, to jest twoje łóżko. Czemu tam jest doktor? No bo tutaj chyba w każdym szpitalu jest doktor. Podpisany, ale sztos. Ej, podoba mi się tutaj coraz bardziej. No dobra. No też mi się tak wydaje. Ja im tu zrobię, patrz, ja im zapalę. Robisz mi tutaj lampiony. Nie zrób tu wstydu, dobra? Postaram nie się. Nie wymyślaj. Ja nie, bym ci wstyd nie zrobiła. Nie zmieniaj koloru. Czy ja kiedykolwiek ci wstydu zrobiłam, kitek? Serio, naprawdę. No. Naprawdę się pytasz? Naprawdę? Tak. Jak przyjdę i przemalujesz im ściany na różowo. Ale co, nie mogę? Przecież tu piżamy party robimy. No co? To jest szpital. Ale tu wszystko... Szpital! Wszystko tu jest tak brzydko białe, takie surowe. Ja stąd wychodzę, a ty proszę, bądź grzeczna, proszę cię, raz! No dobrze. Może mam tutaj coś w łyżce? Nic nie mam w łyżce, ale nuda. No, a może w tej? Też nie ma nic. Kurczę, naprawdę tutaj nic takiego nie zrobię. To jest jakiś kluczuszek. Dzień dobry. A to jest po prostu jakiś taborecik. Tak, na naszą imprezkę. Kiedy przyjdą goście? Halo? Co tam się dzieje? Co tam za pomieszczenie zrobili? Ja tak zajrzę dyskretnie. Ale nic tam nie widzę. Może w takim razie, kiedy przyjdą goście? To jest głowa. Ja tego nie dotykam. A jeśli wy chcecie dołączyć do naszego najsłodszego teamu na całym YouTubie, Muffiny Kany, to koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty. Dzień dobry, czy są już goście? Czemu pan ma w ręce siekierę? To wygląda troszeczkę źle. Chyba, że to będzie do przedstawienia. Może będziemy się przebierać. Albo może pan tutaj zrobił jakiś taki stół. Właśnie, może po siekierę jest po to, żeby zrobić drewniany stolik. Dzień dobry. To chyba to moje łóżko. Nie, to jest zajęte. Dzień dobry. To jest zajęte. Jak? Przecież to moje łóżko. Nie, pan chyba nie jest zaproszony na dzisiejszą imprezę. To jest szpital, dziewczyn. Szpital. Nie no, to jest instytut. To jest instytut, gdzie będziemy mieć piżama party. Ale to chyba pan nie był zaproszony. Sprawdzamy się. Jasne, że chcę. O, ja się tu położę, dobrze? Jasne. Ciasteczko mam. Spróbujmy go. Fuj, jakieś takie gumiaste jest trochę. Wiesz co, może go schowam i udam, że go w ogóle tam, wiecie, że go zjadłam. Okej, dobra, żeby było mu miło. O, zawsze tutaj, żebym zapomniał. No? O, właśnie, to jest mój telewizor. O, tak. Telewizor? O! A nie podzieli się pan... Się zawsze dobrze przygotować na wizytę? Właśnie! Przypomina mi pan, kiedy on zawsze ze sobą ma telewizor. O, to kitek! A on nawet jak wpadł do takiej dziury, to tam sobie zrobił pokój i tam też miał telewizor. Bardzo śmieszna sytuacja. A pani B! A po co mi to? Czy to pana włosy? To pana broda? Fuuu! To czy ja mogę się tutaj przespać na spokojnie?
Dobrze, niech się pan wyśpi przed piżama party. Już jakoś przebolejemy. Skoro ma telewizor, to może się podzielić i razem pooglądamy. A czy pani jest w kolejce tutaj do doktora, czy ja mogę być pierwszy? Nie, proszę bardzo, proszę śmiało. Ja pójdę się od razu. Jasne, ja czekam na gości. Dziwny ten facet. Kogo tu zaprosił? No ja nie wiem. No dobra, dobra, w takim razie skorzystam sobie. Ała! Nie chcę tego zastrzyku! Takiego zastrzyku? Nie chcę zastrzyku! O czym on mówi? Nie, powiedziałem, już nie będzie za... Ostatni raz dam się! Nie będzie! Oj, mój igła, jakie zastrzyki tu się robi! Coraz dziwniej! Okej, o dobra, ja już wyszedłem, mi już wystarczy, ja się czuję zdrowo dzisiaj! Ja wychodzę do domu, biorę telewizor! Ale nasze piżama party! Ale nasze piżama party, moment! No to z kim ja je spędzę? No dobra, no to czekamy. Wolicie podkładkę pod mysz kitkową czy muffinkową z naszego sklepiku? Koniecznie napiszcie w komentarzu. W takim razie, skoro jeszcze tu czekamy, to może czekajcie, czy ja mam jakieś... nie mam nic dla gości. Mam nawet puste wiaderko z mlekiem, to nawet ich tym nie poczęstuję. Co ja takiego zrobię? Kitek na pewno mi zrobi tą herbatkę i przyjdzie z herbatką i z ciasteczkami z mojej cukierni. Cukiernia, właśnie, przecież mamy nasze miejsca, gdzie możemy sobie upiec. Nie, no sądzę, że Kitek mnie tym razem nie wyroluje i pomoże. Zrobimy, o, już się ściemnia, no to przecież zaraz piżama party zaczynamy, skoro się ściemnia. Halo, gdzie są wszyscy? No weźcie. Kitek się miał mną zajmować. Ja musiałam wtedy zajmować się nim cały czas. I co z tego? Ej, to już? Ktoś przyszedł? Mam powitać gości? Mam pójść. O, to, co to jest? Coś dobrego. O ja, ale pyszności! Na naszą imprezkę! Spróbujmy sobie czegoś, co my tu mamy. Mam na przykład... o, mam pićku! Fuuu, ale ono jest... kto to w ogóle robił? Dobra, ale powiem, że jest dobre, bo będę miła. Pyszna, pyszny soczek, pyszny. Mam tam pójść? Tam mam pójść? Tam czekają na mnie goście? Moment, czy ja już tylko się przeczeszę? Przeczeszę włoski? Dobra, chyba już wyglądam dobrze. A pcik! Jeszcze mnie troszkę ten katarek męczy, ale już prawie. No już idę, musiałam się przeczesać. Ale oddaję, to już, tego już nie chcę. No już idę, dzień dobry. Goście przyszli. Mam powitać gości gdzieś indziej? Dobrze, no usiądę. Omówimy szczegóły imprezy, omawiamy, tak? Czy pan ma igłę? Nie, ja się boję strzykawek. O, nie położę się, nie ma opcji. Nie! Czemu tu znowu tak głowa leży? Ja absolutnie nie jestem zdrowa, ja naprawdę czuję się świetnie. Przecież nie, widzicie, jak jestem aktywna przed tym bachoratem. Pomocy! Pomocy, czekajcie! Kitek, weź mi stąd! Kitek, oni mają igłę! Oni mają igłę! Ja nie! Weź! Nie, absolutnie! Ja się już czuję dobrze! Kitek, ja udawałam, że się tak strasznie źle czuję, żebyś się nie zajął! Wyzdrowiałaś już, tak? Tak, już wyzdrowiałam! Ja nie chcę! Weźcie sobie Kitka! Dajcie mu! Nie, no żartujecie sobie teraz w tym momencie, że co, na zachód słońca, czy co? Wychodzisz, ty nie wychodzisz! No gdzie ty jesteś? No to cię go...